Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Miło mi. Proszę pana, nie, bo ja nie przyszłem się witać, tylko chciałem oddać książki. Bo wypożyczyłem, to chciałem oddać, to oddaję. Bardzo dobrze. Troszkę pan przetrzymał. Ale to się wszystko da naprawić. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. Cyprian Kamil Norwid Prometidion. Najbardziej finezyjne figle w seksie grupowym. Praca zbiorowa. No? Jak tam się panu podobało? Nad Niemnem? Gdzie? Nad Niemnem pan oddał książkę, znaczy pan czytał. Ja? A to, tak? A to. To to. Czytałem. O, podobała mi się. Ale mi się podobała. Taka gruba, ale mi się podobała. Normalnie Orzeszkowa tak. Powinna więcej pisać. Więcej i grubiej. I tak żadnych krytycznych uwag pan nie posiada? Nie no! Znaczy... Czytałem, ale... Czytałem, mi się podobała gruba, tak, ale mi się podobała Lubogi Mam! Jakie? Liczne. Jeśli chodzi o uwagi, to mam takie uwagi, że... Mam takie uwagi, że... Na przykład, jeśli chodzi o tytułowy tytuł, to mam taką uwagę, że jeśli chodzi o tytułowe Niemno, to mam... Niemen? Tytułowy Niemen? Niemen? Tak, Niemen. 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 Chodzi panu pewnie o to, że Orzeszkowa bardzo dużo miejsca w swoim dziele poświęca opisom przyrody. No tytułowy Niemen o tym świadczy. Niemen. Jak pan myśli, dlaczego tyle świata przyrody u Orzeszkowej? Bo dziwny jest ten świat. Właśnie. Dziwny. Bardzo dziwny. Doskonale pan to zauważył. Tak. I tu można wysnuć bezpośrednią paralelę do Prometidiona, tak? Tak. Którego również pan czytał. Tak. Można wysnuć paralelę. Jakżeś pan tę paralelę konstatuje? Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? Oddaję ci te książki, to bierz to, no co się pytasz? Jaka paralela, no co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest, no? Słownik zjadłeś? Tak, w porządku. Tak naprawdę czytałem tylko finezyjne figle. Tamte dwie wziąłem, bo się skleiło okładkami. A co dzisiaj chciałby pan wypożyczyć? No właśnie, bo na dzisiaj
Mam napisane na kartce od całej rodziny. Bardzo pomysłowo. Więc mam tak. Bolesław Prus. Czyli inaczej Aleksander Głowacki. Lalka. Czyli inaczej taki smaciany ludzik. Bo to jest dla córki. Niech się przyzwyczaja do szmat. Teraz tak. Balladyna. Ale tu nie ma nazwiska autora. Ale to jest dla syna na polski. Słowacki. Polski! Polski, no. Teraz tak. Coś w twardej okładce. A co konkretnie w twardej okładce chciałby pan? A to wszystko jedno, bo to jest dla psa. Zęby mu się wyrzynają. O i teraz mam najgorzej? Najgorzej mam? Bo jest jakiś pan? Jest jakiś pan? Pan Tadeusz. Doskonałe dzieło. Epopeja. Może i Tadeusz? Bo tu jest tylko nazwisko. Wołodyjowski. Pan Tadeusz Wołodyjowski. Dla żony jestem pan. A co dla pana? Finezyjne figle dwa. Nie ma, wypożyczone. Nie ma? Nie ma. Pan kiedy będzie z powrotem? Jak przeczytam, to będzie.